Cześć. Kilka zdań na temat ulicy transformatorowej HT2C311. Urządzenie opakowane jest w walizkę o wymiarach 30 na 22,5 na 7 cm. Wewnątrz opakowania znajdziemy lutownicę, instrukcję obsługi w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz rosyjskim, toki, popularnie zwany halafonią, spoiwo lutownicze, czyli cynę, oraz dwa dodatkowe groty oraz kluczyk do wymiany tychże grotów. Wewnątrz urządzenia znajduje się transformator o mocy 200 W. Mamy tutaj możliwość sterowania temperaturą pracy urządzenia. Do wyboru mamy trzy tryby. Wybór odbywa się poprzez przekręcenie tego oto pokrętła. W trybie pierwszym osiągamy temperaturę 70 do 200 stopni. Ta temperatura umożliwia nam pracę związane z chociażby cięciem folii, plastików, pianek, tego typu materiałów. W zakresie 250-350 wykorzystujemy najczęściej lutownicę do lutowania. Natomiast w trybie 350-500 stopni możemy lutować większe elementy elektryczne oraz wykorzystywać to urządzenie jako pirograf, czyli popularną wypalarkę do drewna. Należy jednak pamiętać o tym, by wymienić grot na przeznaczony do tego typu pracy. Sama wymiana grota odbywa się poprzez wykręcenie załączonym w instrukcji kluczykiem tych dwóch elementów blokujących i założeniem odpowiedniego grota do urządzenia. Obudowa wykonana jest z dwukomponentowego tworzywa. W obudowie zamocowana jest dioda LED, która podświetla nam zakres roboczy. Samo urządzenie zasilane jest kablem o długości 1,5 metra.